Kontakt i link do strony Navi Polska jest w opisie filmu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Akumulatory są tutaj, nie? Chyba, że masz jakąś silny prąd z kabiny, że nie trzeba wtedy. Tu możemy przejść, nie? Przewodami. Przez ten otwór. No. I uchwyty tu zamontowałem, tutaj będzie można tego, nie? No, można, tak, kulkę tu. Tutaj, nie? No tylko i już ci mówię, zamknięta. Że tu by się przydała zastrzałka do tego, bo to się robi tak i on drży później. Tak, ale to jest na tą chwilę, bo ogólnie są dwa, nie? Tutaj ja sobie zrobię taki, wiesz... No, pałąk. Pałąk taki. Na razie, no, to dzisiaj rano zrobiłem tak na szybko, no, żeby... No, to jest. A powiedz, wyjście na antenę do góry kablem, gdzie byś chciał mieć? Czy zewnętrznie, czy po słupku, czy jak to jest z dachem, czy można tu gdzieś wyjść? Ty, no nie myślałem jeszcze o tym. Bo on ma stalowy dach, czy...? Dach ma... nie, taki plastikowy jest, nie? No zaraz pomyślimy z tym. Okej. Co, i tu jest ten zestaw cały, tak? Tak, tak wygląda. Jeden karton, widzisz, konkretnie tutaj zapakowane. Antena, tablet. Antena. Aha, i ona jest na 3M. Tutaj masz podłączenie do reszty tego systemu. Tak wygląda i tu jest COM2 na wyjście. Czyli pod tego do terminali tych niezależnych, co by i Sobusa ciągnęły. No i jeszcze dodatkowo można kartę SIM włożyć drugą. Aha. Metalowa podstawa. Kamera w zestawie. To kamera też jest? Też jest. W tle może być obraz w kamery, a linię i tak widać na tablecie. Aha, no tu super. Masz tablet, podłączenia. No, uchwyt. Uchwyt rama. Tutaj fajnie gumowane jest to, fajnie trzyma. To ten przełącznik do włączenia. To odcinanie prądu główne, nie? No i złącza Deutsch. Wiązka taka po plocie. Nie, to ładna wiązka jest, co? No, tu zasilanie, bezpiecznik. I to wszystko w jednej jest całości bonita. Jest. I do anteny, która idzie? To. To. Ta. Ta tutaj. A, to trzeba taki otwór przewiercić, żeby to przeszło tam przez ten. No i na dole kierownica. A, tu jest dalej. No i kierownica. Kierownica masz od razu ten klawisz pauzy. Nie musisz na ekranie. To tak? Tak. No. Podczas montażu też decydujesz, z której strony chcesz ten klawisz mieć. A i wygodnie. Zestawy te do kotwiczenia, tak? Tak jest. No to zestaw montażowy do każdego modelu praktycznie te, nie? No zestaw pusty. Coraz bardziej się powiększa. To jest tylko jedna ilość, bo później jeszcze są do John Deere'ów, Fendtów. 25 różnych rodzajów tych tulejek na ten moment. No to fajnie. Dobra, przymierzamy. Z przodu. Thank you.
landów, case'ów, coś takiego. No, to by było... Teraz się kwestia, bo ta oczka lubiłem przyblokować, żeby ten silnik nam nie zjechał za nisko. No to jak tą kolejkę założymy, to wkręcimy tutaj to i on się to blokuje, nie imbusem, to się wkręca. Tam to się blokuje. Przemek, kierownicę, albo Boguś. Boguś! Dajcie kierownicę. Boguś, kierownica. Czubki montażowe. Bo albo to rozebrać, ale to już nowy. No bo tu nie ma żadnego stabilnego miejsca. No nie ma tak. Tym, ale tu to wszystko są przełączniki i nie ma za co uchwycić. Tu będziemy montowali czujnik skrętu w tym miejscu. Kierownicę mamy już zamontowaną, teraz ostateczne dokręcenie. Tutaj jest zakotwiczona do całej kolumny. Dobraliśmy bez problemu, tutaj jest fustem, pasowała. A wiązkę tutaj przeprowadzimy, tak, jest tam w dachu, wychodzi od anteny i tu przejdzie słupkiem ładnie, schowamy za tym. Prędkość ma znaczenie, nie? Nie, 5 metrów tylko do przodu. Okej. Teraz możemy pojedziemy na teren taki otwarty, żeby było jakieś szerokości 30 metrów, bo wkazie się już. A to nie za mało, jak się zawrócimy? No, już nie za mało. To musimy pojechać na plac, gdzieś możliwe. Jechać na pole, to kawałek jest tam, więc... Tak. Kładzisz? Czy dajesz nam kamerę? Daj nam kamerę i... No i tutaj mamy pole, to możemy zrobić razem. No. To ustawimy gdzieś tam na... Ile tu metrów musi być? Jakieś tam 20 metrów. Zobaczymy, bo on musi nauczyć kręcić. A będzie sam skręcał, tak? Tak, i później po prostu zrobimy w tom i z powrotem przejazd. No dobra. Ok, możliwe, skręt to już 2 na godzinę. Potrzymacie czy nie jedzie? Ja się wolę proszę. Ok, dobra. Delikatnie to przyspiesz. Było to 2 na 2. O. A teraz sam będzie. To nie będzie na maksa skręcał, nie? Tylko tak, takie... Ja bym sobie wyczuł skręty. No. Ruchy kierownicy, to co się dzieje z tym skrętem.
jeszcze podnośnik nieskończony, ale musieliśmy wyjechać, żeby skalibrować nawigację. Teraz wprowadzamy kalibrację. Zostawiliście wszystko? Tak. Idzie w taniu, tak naprawdę. Masz ocenić, powiedzieć czy dobrze i cieszyć się. No to wszystko musimy pokazać, nie? No, no to tutaj jest wyznaczanie tych linii prostych i krzywych, tak, do wyboru. Tutaj mamy, możemy linię przesuwać sobie, o ile chcemy, na przykład damy sobie 10 cm i możemy przesunąć linię o 10 w lewo. O 10 w prawo, przesuwają się, tak? albo przyśrodkować od razu centralnie do środka ciągnika. Tak, tak, jak stoimy, żeby się... Tak, no, żeby przyśrodkować. Chodzi, no, tutaj parametry pracy steru, tutaj mam przygotowane, pod isobusa już jest, tak, licencja. Przesunięcie, też ma pokrycia, narzędzia w tym miejscu. I od razu szybkie wejście na wpisanie szerokości roboczy narzędzia. Dalej mamy tutaj... A później, żeby zmienić narzędzie, to tam tu się... możemy przypisać sobie narzędzia, szerokości. Aha, jej, tak, dodać, tak, samo jest tu, wpisać wszystkie parametry szerokości, tak, tak, roboczych. Wiem, o co chodzi. Tak, i możemy już mieć listę narzędzi przygotowaną. Tutaj się tworzą linie do każdego pola. Mamy zarządzanie ciągnikiem, czy możemy przypisywać sobie dane modele, jak dodajemy, jakby był przekładana. Na inny tak, ciągnik. Tak, tu odbiornik możemy ustawić sobie, tak. No tutaj mieliśmy tą cała kalibracja ciągnika jest, a tutaj mamy tak, gospodarstwo, dalej w gospodarstwie możemy mieć pole, możemy całą listę pól mieć i jak wejdziemy w szczegóły danego pola, to możemy dodawać też granice i wybieramy wtedy, czy jedziemy z maszyną, tak, tak, z przodu, z prawej, z lewej, tak, to wybieramy plan. I robimy start, obrys całego pola i do każdego boku możemy linię wyznaczyć, czyli podczas tego, tak, zapisywania tak, granicy. To jest wygodne później, bo przecież wszystko. Linię AB tworzymy i od razu możemy ją zapisać, przechodzić na kolejny bok pola, znowu tworzyć granicę dalej. Tutaj jest tylko pauza i kontynuuj. I tak każdy bok możemy zrobić. Tylko AB, a krzywe też można od razu zrobić? Czy... Krzywe możemy później zrobić, a, dopisać później do tego pola, bo przy tworzeniu granicy tej krzywy nie idzie zrobić. Tylko AB robimy. I jeszcze jak mamy już granicę zrobioną, to później jak mamy, tu na razie nie mamy żadnego obrysu pola zrobionego, tak? Jak wejdziemy tutaj w pole i szczegóły, to tu wtedy mamy taką tak? mapkę całą pola, tak? Linie, które są i zadania na tym polu, co są wyznaczone. I tu w szczegółach jeszcze jest takie coś, że można odwzorować do 4 razy obrys granicy, czyli mamy gotowe linie wkoło pola. No ale to byśmy musieli teraz zrobić cały obrys. No to ja to sobie dojdę wszystko później z czasem, to już. Tutaj czyścimy, czyli zadania, otwieraj nowy rekord, czyli jak mamy daną pracę na danym polu i mamy zamalowania porobione powierzchni, no to jak tutaj wejdziemy, to wpisujemy nowe zadanie i czyści nam się tamte zamalowanie poprzednie, a robimy nowe zadanie i na danym polu. Tak, nazwy, tak, zadania. Tu w znaku zapytania są też takie coś jak parametry całe tutaj. Ustawień i e-maile i karty, to wszystko i ustawienie, jak jest wszystko poustawiane. No dobra. Dobra, to co, przejedziemy, zobaczymy jak to się naprowadza. Sam nie. Teraz jest różnica po tej kalibracji, no. Możemy to sprawę z steru dostroić, tak? Żeby taki różnica tak szybko nie chodziła. Żeby w miarę nie prowadzić.
wystarczy, że linia się zrobi czerwona, tak, to już na znowu wprowadzę. Nie no, jest ok. Wygląda, że jest wszystko ok. 10 na godzinę, a szybciej możemy? No ale do bezpieczeństwa, tak? Za szybko. No, że już przekroczyliśmy do 16. 2 km przez 16 na godzinę się włącza. Także możemy to przestawić. No, no, tutaj dziury są trochę. Mamy bezpieczeństwo i przestawimy go na 18 km. To jechaliśmy ponad 16 już, tak? No, 2 km przed 16 na godzinę już się sygnał włącza. A jak już byśmy jeszcze szybciej, to nam wyłączy ster. Elegancko, kurczę. A prowadzenie to ma super. Zobaczymy, jak z maszyną do ciebie będzie jeździła, ale... Tu już mam rozłączy, bo już 17. No i wróciliśmy. Kurczę, gorąco. AM-ki nie macie? Na sobą nie. Była za mała i co? Trochę za duża jest, nie? Jeszcze raz. Nie, no nawet dłużej jest. Ewentualnie na brat. To trochę mniejsza była, nie? Masz. Od czasu montażu nawigacji ciągnikiem jeszcze nie jeździłem, bo tutaj trwają prace jeszcze nad podnośnikiem. Już praktycznie mamy skończone, bo brakuje nam tylko zamontować jeszcze cięgła, wieszaki i mocowania szybko złączek. I podnośnik będzie już gotowy. Wtedy będziemy mogli pojechać w pole i przetestować ciągnik w polu. Ciągnik, jak również nowo zamontowaną nawigację przez firmę Navi Polska. Na tą chwilę tylko jeździliśmy na pusto ciągnikiem i wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Nawigacja się bardzo fajnie naprowadza, także jestem zadowolony. Gdy ukończymy podnośnik, doprowadzimy ciągnik jeszcze tutaj do porządku, bo jeszcze trwają prace nad oświetleniem ciągnika, nad klimatyzacją. Gdy to skończymy, to w kolejnym filmie będę chciał już pokazać, jak ciągnik pracuje w polu oraz jak pracuje ta nawigacja, którą zamontowaliśmy. Dziękuję jeszcze raz bardzo firmie Navi Polska za wsparcie mojego projektu odbudowy ciągnika kupionego ze złomu. Taką jeszcze jedną większą inwestycję, którą planuję zrobić w tym roku, to koła. Chcę tutaj zamontować opony w rozmiarze 900 na 60 R32. W tej chwili mamy 800 na 65 R32, a mają być 900 na 60 R32. Felgi mam szerokie 27 cali, także z tego, co się dowiadywałem, to możemy takie opony zamontować. A ja jeszcze przed zimami wybieram się na tydzień czasu na odpoczynek, na urlop. Także dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, cześć. Jak wrócę, to zrobimy jazdę próbną.